się nie zaczynaj. A nie sądzi kolega Maciek, że jakby tyłem podjechał, to by było łatwiej załadować te rzeczy? Cześć. Nie. Masz 5. Ale mam rozpieprzone zatoki i po prostu... Słyszę właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pan nazywa? Ja. Pamiętasz? Jeszcze nie wiem. Kuźwa, po prostu mam tak rozpieprzony jestem, że tragedia. Gdzie my jedziemy? Łabiszyn. Łabiszyn. Musimy jechać po akredytację pierw. Masz tylko ten, zdjęcie nie miałem lepszego. Mam. Ty głupia menda. Ale świnia. Dajdę sobie zwiadu. Mam taką zeszłoroczną. Zeszłoroczną, co możesz wsadzić w zdjęcie. Bo data się zmieniła. Proszę pana. A kto to będzie sprawdzał? A kto to będzie sprawdzał datę? Masz tu drugą pod spodem. Fajne, nie? Świnia, świnia! Samochód umyłem nawet. Wiesz. Znaczy tu to tak średnio, ale na zewnątrz taki ładny jest. Chyba nie robi tu żadnej różnicy. Powiem ci, że wygląda tak samo jak wygląda. No właśnie tak. Ale mam komfort psychiczny, że jest czysty. To dojechaliśmy do Łabiszyna. Jakby nie patrzeć do pracy. Do roboty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zawodowe to miasteczko jest, kuźwa. Taka... No, a patrz, tu jest ten młyn, co była ta instalizacja, co będzie w sobotę chyba. Fontanna, zęby dzisiaj będzie kompa. Aha, to jest słynna akcja z fontanną. No. A w ogóle ten film nie był zrobiony chyba z tego. Nie? Nie zrobiłeś filmu z Łabiszyna? Nie. Zrobiłeś. Nie. Zrobiłem. Nie zrobiłem, były tylko 4 inscenizacje zrobione. Natomiast nie było film z wyjazdu jako takiego. Same inscenizacje. Pierdzielania się. Nie ma, nie ma. Ale widać, że chłopaki w wojsku nie byli. Kąpielówki wziąłeś? Wziąłeś. Dzień dobry. Cześć Boże. Nie mamy miejsc. Trudno, to do widzenia. Ej, ale kierowcy jest. Tam. Poczekamy na was. Ale to się przesuńcie, żebym wjechał choć. Wiecie, było bardzo niejednorodne, jeśli chodzi o działania. Z jednej strony, na których przyszło lądować Kanadyjczykom, był tak naprawdę dopiero początek drogi. O tym początku drogi będziemy chcieli państwu opowiedzieć i umocnić przyczółki w Normandii. To był tak naprawdę...
tutaj... Na jutro trzeba przygotować. Jedną z jednostek, która miała otrzymać rozpoznawcza, wypoznawana między innymi samochodem, Speedwagen, czy lekkie... ...wykonania tej jakże skomplikowanej operacji przy... ...opatrzone miał okazję, żeby po raz pierwszy... ...grenadierów pancernych rozpoczęły jak najszybszy marsz na... W Normandii w czerwcu 1944 roku, tak naprawdę w lipcu tego roku nie mogłaby stanąć przed sobą, była armata Pantera Zbrojone 40. Armata kalibru 75 mm. Żołnierze niemieccy w tej gorący dnia lipca mieli 44 roku, mieli nie tylko wroga w postaci jednostek lądowych, to... Z drugiej strony też orzeł, wyznaczając teraz ten właśnie moment, ten epizod związany z jakże chwałym i... Łabiszyńskie spotkania z historią to marka, która w sposób popularno-naukowy przybliża nam historię żołnierzy polskich i sprzymierzonych, walczących o wolność wielu narodów Europy. Stoimy przy Biedronce. A tu sobie maszerują swobodnie, jak nigdy, nigdy nic. Niemcy. Niemcy. No wyrywam się normalnie. No nie. Trzymaj tam, chłopaki. Czy on ma kres na twarzy? Niemcy mnie biją, no. A ty co tam kompuje? Co? Nie, no fajny... patrzymy, a to Niemcy sobie idą, nie? Fajny klimat przy Biedronce.
do dziś obchodzone jest w tym mieście jako wielkie święto. Do dziś jednostki wojskowe oddają hołd tym, którzy w czarnych beretach z żołnierzami wyzwalali. Panie kapral! Lewa ręka do góry. To jest moja prawa ręka. To jest moja lewa ręka. To jest moja lewa ręka. Zapamiętałeś? To jest! Uwaga! Najgorzej, że to są stare konie już! Gdzie tam wróci? Ale jeszcze wróci. Kurzny Bogu! Dobry? Pyszny. Po to warto było tu przyjechać. A weź się tak usmaruj tak naokoło. Tak. No. Dole. Wszyscy mamy wszyscy spotkania. Z historią, proszę Państwa, defilada już jest tradycją. Na tej defiladzie można podziwiać wszystkie podłączały, biorące udział w naszych zmaganiach. Już po prostu za kilka kilometrów, kilka defilada. Wszyscy mamy wszyscy spotkania z historią. Kiedyś miałem Friday, jak się przejechałem, już nie pamiętam, który samochodem, który tam miałem jako pasażer. No. Zawsze człowiek kierował, zupełnie inne odczucie.
Zapraszamy, panowie, za mną. Chodź, złap mnie za rękę, bo ja działał przeciwpancerny. Miały być fanatyczne i opętane myślą o zniszczeniu wroga. Miały być też kreatywne i kinezyjne, co w realiach roku 1945 było na ataku. Ruszyły, aby wyczyścić tą część. W momencie, gdy ustawiono i przygotowywano działania przeciwpancerne na pole bitwy, toczyła się kolumna złożona m.in. z ciągnika SKZ-7 i koni roboczych granatierów pancernych, jak nazywano transportery opancerzone z SKZ-251. Może to już powodowało, że można było to utopić. Unteroffizier von Eggern wydał rozkaz przygotowania dział przeciwpancernych. Na kawałki, ale Polacy wiedzieli, że te maszyny mają przewagę na zwrotne i opracowali właśnie w tym ciężkim terenie, w tych trudnych warunkach, gdzie dla zielonych beretów, bo takie nosili komandosi z Royal Marine Commando, to woda była ich żywiołem. To gęsto padają pociski dział. Komandosi rozpoczęli działania mające na celu zlikwidować się. Polacy stykali się w roku 1939. Ale teraz, właśnie kilkudziesięciu komandosów.
nie mogąc zatrzymać się panterów, którzy są w tym pokładowej ludzie wiedzieli, że trafienie pocisku 75-owym osłania ewakuujących się czołgistów, osłania ognie, aby czołgiści mogli wycofać się i przejrzą się w zabronie sposobu na nowy czołg, ale do tego musieli wycofać z na karabinę. Razem ramię w ramię przeszedł do przodu. Niemcy zdawali sobie sprawę, że muszą się wycofać. Pewnie zresztą miało to miejsce na innych odcinkach, nie tylko na zachodzie, ale również na froncie wschodnim. Ale nas interesowały tereny Mozy. Interesowały tereny te, które zachowały się w pierwszej dywizji pancernej. Widząc zabity... No i koniec, po Łabiszynu. Co zrobić? Wszystko kiedyś ma swój koniec, nawet i Łabiszyn. Tak jest.